Cześć, z strony Krzysiek, witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku, jeśli chodzi o Tibie. Zamierzam pokazać wam cyklopy na Mistrzów. Jest to mistrzówka przeznaczona dla niskopoziomowych graczy, na której idzie się naprawdę ładnie wyekspić. Co do profesji, fajnie się tutaj wybija Palkiem, Sorkiem i Drutem, odpada raczej tylko Knight, ze względu na to, że cyklopy biją dość dużo z bliska. Z zaopatrzenia warto zabrać ze sobą stealth ringi, które mogą was tutaj wyratować z kryzysowych sytuacji, gdy po prostu zbierzecie za dużo cyklopów, w sensie taki założyć, już będziecie bezpieczniej. No i przydaje się ogólnie przy zmienianiu pięter, bo często jest taka sytuacja, że się schodzi niżej i od razu na przykład są 3 cyklopy smithy, co bez tego pierścienia, no, mogłoby być naprawdę ciężko. Warto też zabrać life ringi, szczególnie tutaj mówię dla profesji magicznych, no bo na niskim levelu ma się mały łódźwik, a mana potionki się przydają. A taki life link jest naprawdę lekki i zapewni wam sporo many. Jeśli macie tutaj 28 level na profesjach magicznych, można też zabrać runy typu Stone Shower. Które biją od ziemi, a cyklopy są na ten żywioł podatne. No wiadomo, gdy się tam wam zbierze, trochę więcej możecie ich użyć. Wiadomo, trochę waste, ale przyspieszy wam to expa. Co do levela, myślę, że tak z 19 dobrze było mieć, bo wtedy już profesje magiczne mają różdżki od śmierci, no na Palku właściwie tak samo. Wtedy już będziemy mieli po prostu trochę więcej udźwigu na amunicję. Co do ilości osób i to może tutaj ekspić, mi zwiedzenie całego i miejscówki zajęło około 20 minut, coś takiego. Jest ona naprawdę duża, cyklopy są dość gęsto. I wydaje mi się, że mogłyby tutaj ekspić 3-4 osoby, naprawdę sporo. A i tak raczej wydaje mi się, że nie powinniście tutaj nikogo spotkać, bo ja tu byłem już parę razy, no i no, kurde, jedną osobę spotkałem zazwyczaj. I ogólnie spot charakteryzuje się tym, że są takie korytarze, właśnie po których sobie chodzicie i są jakieś pojedyncze cyklopy, no ale w przypadku co takich zmian pięter na szczególne spoty, to jest od razu po kilka cyklopów i właśnie w tych miejscach trzeba uważać, a bez stealth ringów na niskim poziomie nawet bym odradzał. Zresztą będziecie mogli zobaczyć, są takie salki, że od razu 4 cyklopy smithy. Jeśli naprawdę zapomnicie o tym stealth ringu, no to by była po prostu lipa. Oczywiście na profesjach magicznych korzystajcie z Exoditera i z Exodimod, zależnie od profesji, wiadomo, Sorek Exodimod, a Druid Exoditera, bo właśnie cyklopy są podatne na te dwa żywioły. Druid ma trochę lepiej, bo różdżki ma jeszcze od ziemi, no a Sorek na przykład Font of Cosmic Energy, no to od energii, a z tego co się orientuję, cyklopy mają lekko nawet odporność na energię, trochę gorzej, no ale bez przesady, znaczy powinno być ok. Co do ogólnie wybijania tutaj będziecie mogli właśnie zaobserwować, jaki dostałem niezły hit. Niby obok mnie był tylko jeden cyklop, co zaraz zaobserwujecie, ale niestety cyklopy biją na dystans i tak się złączyły hity, że poleciało mi od razu na czerwone HP, a więc trzeba być ostrożnym, nawet jeśli się trzymacie na dystans. Co do lota, najlepszym przedmiotem jest Speaker Squelcher, który leci z cyklopa Smitha, ale leci naprawdę rzadko, więc się tak nie nastawiajcie. No już z tych gorszych przedmiotów cyklop tropi, czyli ta głowa cyklopa do powieszenia tak z 500 GP, Dark Helmet tak samo, cyklop stołu jako creature product 55 GP, no i właśnie hajsik, tutaj naprawdę różnie z cyklopów leci, tam czasem 5 GP, czasem 10, a czasem nawet 60 ileś, a więc różnie. No i pozostałe przedmioty to już od razu zbieranie, no bo kapa nie ma, a tu nie idzie za bardzo dobić ladbaga, bo jednak przepływa się tutaj. A więc jeśli chcielibyście to zebrać jakoś, to raczej przyjść na innej postaci Miśknazi, który ma udźwig, no ale to już raczej moim zdaniem nie ma sensu. Ale te przedmioty to Battle Axe, Battle Hammer, Double Axe i Halabarda. Co do postaci, którą tutaj wybijam, to jest moja druidka, tutaj powiem wam, że to była jedna z moich pierwszych postaci. Na początku zastanawiałem się, kim grać, Knightem czy właśnie druidem. Pierwszy Knight to była Darin Drax, ma to chyba to jest 80 level, no i właśnie tutaj była ta druidka, na której dobiłem 30, właśnie na 30 to był taki level, który się zdecydowałem, no i zacząłem bardziej już wyekspiać Knighta, a później to już jakoś wyszło, że zacząłem grać na PvP, no i jest już wiadomo Salazar Dexius, na którym głównie ekspię. Będę na niej dobijał, myślę, że z 35 level, żeby chociaż skorzystać z tego eventu kucharskiego. Co odcinków, czy będę na niej nagrywał, to się pomyśli, bo teraz to właśnie nagrywałem, żeby dobić ten level, ale druida mam na Candy, który ma tam 40 któryś. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że możecie podawać propozycje odnośnie ekspowisk.
Bo zdałem sobie sprawę, że no ja wiadomo, coś tam się staram jakoś urozmaicić, mam to, że tutaj raz coś na setny, coś dwusetny, coś niższy, ale tak do końca nie wiem, jakie macie poziomy, a więc możecie pisać, co byście chcieli zobaczyć, tylko oczywiście w miarę realnie, bo wiadomo, jak nie piszecie soul ratery, no to raczej odpada, bo ja nie mam po prostu za wysokich poziomów na profesjach magicznych. Chciałem was też przeprosić, że w środę nie było odcinka, ale po prostu zwyczaj dodawałem pójść do nocy, przez to się nie wysypiałem, no i odmiany chciałem sobie pospać, a więc wyszło tak, że nie dodałem. Poza tym zauważyłem, że na ostatnim odcinku tak po prostu odcinek nie zdążył dorobić tych wysiedzeń, więc pomyślałem, że i tak przydałoby się wam trochę czasu, żebyście go obejrzeli, ale wydaje mi się, że już raczej nie będzie takich problemów, a więc już postaram się do poniedziałku, tak jak mówiłem, codziennie dodawać, no i liczę na wasze wsparcie. Nie zapomnijcie tej łapeczki w górę zostawić, to naprawdę pomaga, jakiegoś fajnego komentarza, no i standardowo możecie pisać te propozycje. No i pytanka. To było na tyle. Miejsce to, które już przypominam, że to jest właśnie teraz jestem na Elahara, płynęło się od tego ziomeczka wcześniej na miejsce, tam trzeba mieć może 100 GPL. Ale teraz już tak nie trzeba nosić pieniążku ze sobą na statki, a więc to nie problem. Dobra, trzymajcie się, cześć.